Polska powinna dążyć do posiadania stabilnych, zielonych źródeł energii w sprawdzonych technologiach. To jest energetyka jądrowa oraz odnawialne źródła energii. Ale to nie stanie się z dnia na dzień. Jeżeli rząd polski, Polska jako państwo, zdecydowało się podpisać umowę społeczną z górnikami, ze związkowcami, to nie jest tak, że ta umowa kolejnych rządów nie obowiązuje, że można ją wyrzucić do kosza. To jest dokument, w którym górnicy uznali rację, jaką jest odejście od węgla z przyczyn klimatycznych, ale też zakłada ona stopniowe odchodzenie. I oczywiście ona może być renegocjowana, ale ona nas obowiązuje i z takiego założenia wychodzimy jako lewica, bo my chcemy sprawiedliwej transformacji, a żeby ona była sprawiedliwa, ona musi być realizowana nie ponad głowami pracowników dzisiejszej energetyki górnictwa, ale razem z nimi. Więc potrzebujemy sprawiedliwej transformacji w porozumieniu z górnikami, w porozumieniu z pracownikami, takiej, która dążyła będzie do bezpieczeństwa energetycznego opartego na energetyce jądrowej i OZE.